Wszystkim. Z tej strony Mateusz, samolot, autor bloga i podcastu Inwestor Mateu, a także książki Inwestowanie dla Każdego. W dzisiejszym podcaście omówię to, czy warto inwestować w złoto. Temat tak naprawdę trochę ignorowałem przez te ponad już 5 lat mojego bloga, i teraz postanowiłem wreszcie o nim nieco ponagrywać, nieco opowiedzieć. Wiem, że jestem znany jako przeciwnik złota, ponieważ mówię głównie o portfelach akcji i obligacji, i te właśnie te instrumenty finansowe są najbliższe memu sercu oraz mojej specjalizacji. Jednak w tym podcaście chciałem przedstawić ci nieco mniej krytycznie, a bardziej obiektywnie, czysto liczbowo, to jak zyskowna była inwestycja w złoto, jak wpływa na portfel inwestycyjny, czy warto to złoto do portfela dodać, czy nie. I tak naprawdę, jeżeli odczułeś kiedykolwiek, że ja jestem przeciwny. Temu szlachetnemu metalowi, to prawdopodobnie dlatego, że mam faktycznie problem z wieloma materiałami o złocie. Chodzi o to, że często to są materiały sponsorowane lub wręcz tworzone przez firmy zajmujące się sprzedażą złota, co sprawia, że one są stronnicze i nieobiektywne. I tak naprawdę celem tego podcastu jest głównie pokazanie, jak zyskowna była naprawdę inwestycja w złoto na przestrzeni ostatnich 50 kilku lat. Oraz obalenie kilku mitów na temat złota, bo mam wrażenie, że te mity są w kółko powtarzane, że ludzie w kółko jakieś takie myślą, że truizmy, ale powtarzają po prostu większe lub mniejsze bzdury o złocie. I dzisiaj chciałem wyjaśnić, dlaczego tak sądzę i co z tym. Opisem złota w internecie jest nie tak. W sieci krążą na temat złota pewne fakty, które chciałbym potwierdzić oraz mity, które chciałbym od razu obalić, aby nadać dalszej analizie odpowiedniego kontekstu. Dlatego zacznę od faktów, skupiając się wyłącznie na historycznej cenie złota wyrażonej w dolarze od 1971 roku, w którym to prezydent USA Richard Nixon ogłosił odejście od standardu złota, czyli od możliwości wymiany dolarów na złoto po ustalonym odgórnie. Kursie. I właśnie myślę, że analiza od tego momentu jest najsensowniejsza, więc w tym podcaście najdłuższy możliwy horyzont inwestycyjny to właśnie będzie te niemal 55 lat. Zacznijmy od faktów. Fakt numer jeden jest taki, że złoto daje zarobić, ale tylko cierpliwym. Wielu ekspertów rynku złota sugeruje, jakby gwarantowało ono zyski podbicie inflacji, niezależnie od okresu inwestycji, ale oczywiście nie jest to prawda, bo złoto miało bardzo długie okresy, w których ani nie pobijało inflacji, ani nie oferowało żadnego nominalnego zysku. Dla przykładu, złoto było od stycznia 1980 do lipca 2007, czyli przez 333 miesiące, to jest prawie 28 lat, złoto było na minusie. I to też widać pięknie na wykresie, który jest we wpisie oraz na YouTubie. I kolejno: złoto było od sierpnia 2011 do lipca 2020, czyli znowu 108 miesięcy, czyli prawie 9 lat na minusie. I tego właśnie powinien, raczej musi być świadomy każdy inwestor zainteresowany złotem, ponieważ jeżeli dla ciebie coś, norm, coś normalnego to jest instrument, który traci przez 28 lat, nie odrabia straty. Co, jakby nie patrzeć, na rynkach akcji jest rzadkością. Oczywiście są takie rynki akcji, może nie tyle lat, ale około. Wszyscy pewnie myślą teraz o Japonii. Także są takie indeksy, które przez wiele, wiele lat są na minusie, natomiast złoto i te jego 28 lat, a później 9 lat sprawia, że jest trochę w czołówce tego bycia na minusie, bardzo długo. I oko też może przykuć wysoka zmienność notowań złota, którą, no, no, która długoterminowo wynosi do dolara 19,66%, to jest ta anualizowana zmienność roczna, czyli więcej niż właściwie wszystkie takie typowe, naj, najczęściej przywoływane indeksy akcji. Więc jeżeli ktoś mówi, że złoto jest bezpiecznym instrumentem, od razu o tym zapomnij, ale do tego jeszcze wrócimy za chwilę. Drugi fakt jest taki, że nie tylko złoto dało zarobić i fani złota często zapominają, że nie tylko ten szlachetny Kruszec daje zarobić, nie tylko on na ogół pobija inflację. Jak zestawimy złoto wraz z indeksem inflacji w USA, czyli po prostu CPI z USA oraz dwoma indeksami akcji, amerykańskim SP 500 oraz MSCI World, czyli rynkami rozwiniętymi, oraz indeksem obligacji dziesięcioletnich USA, to zobaczymy, że w ujęciu od 1971 do. Września 2024, to zobaczymy, że tak naprawdę indeksy akcji dały dużo wyższą łączną stopę zwrotu przy dużo niższym odchyleniu standardowym i przy niższych odsunięciach od szczytu. Co oczywiście nie sprawia, że zawsze tak będzie. Pamiętajcie, że analiza historyczna to jest z jednej strony jedyne co mamy, a z drugiej strony wiadomo, że historia nie musi się powtarzać. Natomiast warto wiedzieć, że jeżeli chodzi o złoto. To jego średnia roczna stopa zwrotu była niższa niż dla indeksu akcji, trochę wyższa niż dla obligacji, ale było znacznie bardziej zmienne od obligacji skarbowych. Mówię tu o 10 latkach USA akurat. Maksymalne obsunięcie też wyższe niż dla akcji, minus 64%, odkrycie standardowe prawie 20, średnia roczna stopa zwrotu około 8. Akcje dawały około 11 SP500 z dywidendami oraz około 10 MSCI World z dywidendami. Także różnica jest znacząca, ale oczywiście fani złota powiedzą, dobrze, ale patrzysz na zły okres, bo ostatnie lata były lepsze, do tego też zaraz. Wrócimy. Jeżeli chodzi o akcje, to oczywiście one też mają obsunięcia od szczytu. One też czasami są przez kilka lat na minusie. Bywa, że kilkanaście. Najwięksi pechowcy, jeżeli inwestowali tylko z akcje ze swojego kraju, no to wobec dolara mogli być nawet przez kilkadziesiąt lat technicznie na minusie, więc to też się zdarza. Więc, żeby nie było, że ja faworyzuję tutaj akcje, to nie tylko złoto ma ten problem. Natomiast jak spojrzymy na te 50 kilka lat indeksu SP 500, to zobaczymy, że na minusie było przez około 6 lat, później około 4,5 roku, i tak naprawdę nie ma w tym okresie jakichś dłuższych obsunięć. Przechodzimy do tego kolejnego faktu, czyli tego, że złoto ma niską korelację z innymi aktywami. No i to jest oczywiście prawda. Tak naprawdę nie trzeba tu dużo mówić, ponieważ długoterminowo złoto nie jest skorelowane ani z S&P 500, ani MSCI World, ani z obligacjami dziesięcioletnimi USA. Więc jeżeli ktoś szuka niskiej korelacji, to oczywiście złoto tutaj się sprawdzi i tak naprawdę nie trzeba niczego tu już dodawać. Co ten brak korelacji oznacza w praktyce? No to, że złoto, akcje i obligacje poruszają się wobec siebie dość przypadkowo i nie ma żadnej gwarancji, że gdy akcje będą traciły, to obligacje lub Złoto akurat będą zyskiwać, po prostu są nieskorelowane, więc czasami efekt jest taki, właśnie, że zyskują, jak akcje spadają, czasami też spadają sekcjami, i tak naprawdę ciężko tutaj doszukiwać jakichś relacji. Jak już przy tym jesteśmy, oto no mity na temat złota. Główną motywacją do nagrania tego podcastu jest dla mnie skorygowanie popularnych mitów na temat złota, można nawet obalenie ich, które można tak naprawdę bardzo prosto obalić, bo wystarczy przedstawić dane. Pierwszy mit to jest to, że złoto gwarantuje ochronę przed inflacją. Czysto psychologicznie najlepiej nastawić się na to, że w świecie inwestowania absolutnie nic nie jest przez nikogo gwarantowane, w tym ochrona przed inflacją. Jeśli inwestujesz w teoretycznie najbezpieczniejsze instrumenty finansowe świata, jakimi często są nazywane obligacje skarbowe Stanów Zjednoczonych, to pamiętaj, że w pewnych warunkach możesz nie odzyskać zainwestowanego kapitału. Jeśli inwestujesz w cokolwiek innego, na przykład akcje, złoto, srebro lub kryptowaluty, to tym bardziej pamiętaj, że są one bardziej zmienne i zależne od wielu czynników. Więc nie ma gwarancji, że przyniosą zysk, a już na pewno nie ma gwarancji, że pokonają inflację. Sprzedawcy złota często posługują się wykresem jego długoterminowych zmian na tle inflacji w USA, aby dowiedzieć tego, że było doskonałą ochroną przed inflacją. No i faktycznie wygląda to nieźle, bo długoterminowo, no widać, że jakby ktoś zainwestował w tym na początku 71 roku ubiegłego stulecia, to oczywiście tak, długoterminowo zyskiwałby i pokonywałby inflację dość znacząco. Jest jednak coś, czego nie poruszają prawie nigdy fani złota, czyli fakt, że gdyby ktoś zainwestował jednorazowo w złoto w w styczniu roku 1980, czyli przed niesławnymi 28 latami złota na minusie, to do września 2024 stale przegrywałby z amerykańską inflacją. To jest trochę zabawne, no bo wiadomo, że to jest bardzo pod tezę robienie tego typu wykresów, ale myślę, że powinniście się to zobaczyć, no bo jeżeli ktoś chce wygrać z inflacją, a tutaj pechowo akurat na górce wejdzie w złoto i przez 28 lat będzie na minusie, no to do dziś przez 50 kilka lat nie wygra z inflacją. I żeby też nie było, że ja się czepiam, to wybiorę okres, inny okres, w którym mamy ten sam przypadek, i to jest okres sierpnia 2011. To jest to drugie niesłynne 9 lat złota na minusie, i znowu mamy sytuację, że przez 13 lat inwestor nie powija inflacji. Dlatego, jeżeli ktoś pisze albo mówi, że złoto bezwarunkowo i zawsze gwarantuje ochronę przed inflacją, to zwyczajnie pisze nieprawdę. I wystarczy pokazać te wykresy. Więc nie ma czegoś takiego, że złoto gwarantuje ochronę przed inflacją, bo ono nawet nie gwarantuje zysku. I można oczywiście Obronić to tak samo jak często ja i inni blogerzy inwestycyjni, którzy polecają głównie portfele akcji, czyli obronić to w ten sposób, że w długim terminie wyjdzie się na plus, ale pamiętajcie, że no, prawie wszystkie klasy aktywów w długim terminie dają zarobić, tylko po prostu nie mówmy, że złoto gwarantuje, że ochronimy kapitał przed inflacją, bo to jest nieprawda i można tego łatwo dowieść. Drugi mit to jest to, że złoto jest mało zmiennym, bezpiecznym instrumentem. No to już pokazałem, że złoto jest zmiennym instrumentem długoterminowo, no ale wiadomo, że nie dla każdego okresu złoto było bardziej zmienne od akcji. Natomiast co mnie iście przeraża, to to, że tak wielu właśnie influencerów, tych poruszających się bardziej w świecie, w świecie kruszców, w świecie złota, oni często używają takiego sformułowania, że złoto jest bezpieczną inwestycją, no bo wiadomo, bo się świeci, bo można je składować w domu, bo jakoś tak kojarzy się z utrzymaniem wartości. No ale jak spojrzymy sobie na kolejne dekady tego okresu 1971-2024, no to zobaczymy, że w każdej niemal dekadzie złoto było mniej więcej tak zmienne jak akcje. I oczywiście Czasami było mniej zmienne od akcji, na przykład ta trwająca teraz dekada od 2021 do teraz, no to na razie złoto jest mniej zmienne od akcji, bo ta zmienność wynosi 14% w sensie odchylenie standardowe, a dla akcji 15,5%. Procent. Więc jakby widzimy, że jest czasami mniej zmienne od akcji, ale też widzimy, że długoterminowo w całym okresie były aż trzy dziesięciolecia, w których złoto było bardziej zmienne od akcji. W 71 do 80 złoto miało odchylenie standardowe prawie 30%, akcji około 16 amerykańskie. W kolejnej dekadzie złoto około 19%, odchylenia standardowego dla akcji około 16% i w dekadzie 2011-2020 akcje 15,5%, złoto 16,4%. Najciekawsze jest to właśnie, że jak spojrzymy na to w ten sposób, to wniosek jest bardzo prosty. Złoto jest mniej więcej tak zmienne jak akcje jeżeli ktoś kiedykolwiek powie, że to jest bezpieczna, mało zmienna inwestycja, no to pokaż mu tę tabelę albo te wykresy, bo tu nie ma w ogóle o czym rozmawiać. Kolejny mit to to, że złoto jest zawsze przeciwwagą dla akcji w kryzysach. Jest to po prostu nieprawda. Złoto czasem traci, czasem rośnie, a czasem jego wartość prawie nie zmienia się, w czasach, gdy na rynkach akcji robi się gorąco w negatywnym tego słowa znaczeniu. I celowo sprawdziłem, jak zachowywało się złoto, oczywiście wobec dolara, bo wszystko tu porównuje do dolara, w najgorszych dla akcji amerykańskich miesiącach okresu 1987 do 2024. I zauważyłem, że reakcja cen złota na spadki na rynkach akcji jest nieprzewidywalna, bo dla przykładu w roku 1987 akcja jest Straciły tam przez kilka miesięcy 27% od szczytu, no i złoto wzrosło nieznacznie plus 4,6%. Obligacje też wtedy wzrosły nieznacznie około 1%. Później mamy okres 2000-2003, ten słynny kryzys dotkomów, ta bańka. Akcje spadły o minus 43%. Oczywiście zależy od indeksu, ale była też wyższa głębokość dla niektórych. Złoto zyskało 25%, ale obligacje skarbowe zyskały 36%. Później okres 2007-2009 akcje straciły 53%, złoto zyskało 34% obligacje 13%. I tutaj narodził się mit złota, no bo skoro dwa kryzysy pod rząd złoto zyskiwało cokolwiek, jak akcje trafi, traciły, no to zrobiliśmy sobie nową tezę, że złoto zawsze zyskuje, jak akcje tracą, bo to jest bezpieczna przystań, coś takiego. No to teraz spójrzmy dalej. 2020 styczeń do marca. Akcje tracą 35%, złoto traci około 10%. Obligacje stoją w miejscu, czyli przynajmniej nie tracą. Weźmy okres grudnia 2021 do września 2021. 2022 akcje tracą 26%, złoto traci 12%, obligacje 19%. Ironia tej sytuacji polega na tym, że gdyby sprawdzić coś odwrotnego, czyli to jak zachowywały się ceny akcji w najgorszych miesiącach dla złota, to mogłoby się okazać, że akcje kontrują spadki na rynku złota. Tak, dobrze usłyszałeś. Mógłbym ubrać się w elegancki garnitur, włączyć kamerę, postawić kołnierzyk i powiedzieć coś w stylu: Przed potencjalnymi spadkami związanymi z inwestycją w ryzykowne, zmienne i nieprzewidywalne złoto historycznie najlepiej chroniło posiadanie domieszki akcji amerykańskich, dzięki którym portfel zyskiwałby, gdy niestabilne złoto traciłoby na wartości. I oczywiście powyższe stwierdzenie jest ironią, i nie bierz tego na poważnie, ale. Jeżeli mówimy, że bezpieczne akcje są przeciwwagą dla tracącego na wartości niebezpiecznego złota w najgorszych na jego miesiącach, to jest inwestycyjna głupotka, ale już jak powiemy odwrotnie, czyli zamienimy złoto z akcjami i powiemy, że niebezpieczne akcje trzeba kontrować bezpiecznym złotem, to już ludzie to łykają jak te przysłowiowe pelikany. Jaki jest z tym problem taki, że to jest po prostu nieprawda? I to bardzo łatwo udowodnić na danych, że można powiedzieć w drugą stronę, że jak złoto traci, to przecież akcje czasami zyskują. Więc zaraz zrobimy teorię, że dla niebezpiecznego złota, bezpieczne akcje, podkreślam, to jest ironia, są przeciwwagą. Ile złota powinno się mieć w portfelu? To jest bardzo ważne pytanie. I potwierdźmy. Te informacje, które udało nam się na razie zdobyć o złocie. Czyli, po pierwsze, złoto długoterminowo pozwoliło zarobić jak najbardziej. Złoto długoterminowo zazwyczaj pobijało inflację amerykańską, w zależności od, od momentu startu inwestycji. Ale gdyśmy uśredniali, oczywiście pobijało ono inflację, i tu nie ma żadnych komentarzy, to jest prawda. Złoto notowało na ogół dłuższe obsunięcia od szczytu od akcji spółek giełdowych. Złoto nie wykazuje ani pozytywnej, ani negatywnej korelacji z akcjami notowanymi w USA, czyli można powiedzieć, że złoto jest w ogóle nieskorelowane z innymi klasami aktywów. Inwestycja w złoto, jak inwestycja we wszystko inne, nie gwarantuje osiągnięcia zysku, a już na pewno nie gwarantuje ochrony przed inflacją. Złoto jest bardzo zmiennym instrumentem, ponieważ jego odchylenie standardowe jest niezależnie od okresu bardziej zbliżone do akcji niż do obligacji skarbowych. To też jest fakt. I złoto nie zawsze jest przeciwwagą dla rządzących akcji, w kryzysach i krachach, bo czasami też wtedy traci. To jest bardzo ważne, żeby to wypowiedzieć na głos, bo jak to wypowiem na głos, to może przynajmniej będziecie o złocie wiedzieć trochę więcej niż po pewnych takich ala truizmach. To nie są truizmy, bo nie są prawdziwe przede wszystkim. No dobrze, ile złota w portfelu? Zacznijmy od portfela akcji i obligacji i spróbujemy zastąpić obligacje złotem, czyli zrobimy akcje i obligacje kontra akcje i Złoto. I wspomnę przy okazji o tym, że w podcaście o Managed Futures oraz niektórych innych historycznych wpisach i podcastach na blogu, portfel 100% akcji amerykańskich SP 500 miał y, niższą zmienność niż realnie powinien mieć, bo ta wartość wynosiła na przykład 12 wobec 15 lub 16%, które powinno to mieć. Y, prosty powód. Źródłem danych były tam dane Schillera, Roberta Schillera, to jest słynny profesor, y, który dość dużo pisze o y, finansach, o inwestowaniu, ale też twórca tego słynnego. Cape czy Cape, czyli tego wskaźnika wyceny, który też cytuje wielu blogerów. Dlaczego te dane były zakrzywione w ten sposób? Bo Schiller spłaszcza wykres, podając średnie miesięczne wartości indeksu akcji, a nie jego wartości na zamknięciu. Także nie mamy wartości od końca do końca miesiąca, tylko mamy średnią z danego miesiąca, co po prostu redukuje zmienność i sprawiło to, że od tego teraz podcastu, od tego wpisu zmieniam źródło danych i po prostu pokazuje zmienność tak jak powinno się to porządnie robić. Wracając do tematu, klasycznie już im więcej akcji, tym wyższa stopa zwrotu, ale i wyższa zmienność oraz maksymalne obniżenie kapitału od szczytu. Także w zależności od preferencji, takim sweet spot dla portfela akcji i obligacji skarbowych amerykańskich jest zwykle portfel 60-40, 70-30 albo ewentualnie 80-20, co w ogóle nie dziwi, biorąc pod uwagę relację zysku do ryzyka, o wiele bardziej akceptowalną niż ta cechująca portfel złożony z samych akcji. Dla jednorazowej inwestycji wygląda to tak, że 100% akcji średnich, średnia roczna stopa zwrotu w tym okresie około 11%, odchylenie standardowe niespełna 16%, obsunięcie od szczytu około 53%. Jakbyśmy poszli w stronę obligacji, no to 50% do 50%, na przykład już zmniejsza stopę zwrotu do około 9%, tą średnią roczną, odchylenie standardowe też zmniejsza do 9%, czyli bardzo znacząco, bo przypomnę z 16% i maksymalne obsunięcie od szczytu to już nie jest 50 kilka procent, a 24%. Jakbyśmy z kolei mieli same obligacje, no to ich stopa zwrotu średnia roczna 6,25%, odchylenie standardowe około Około 8 i maksymalne obsunięcie 27, czyli całkiem. Sporo. Jeżeli robimy dopłaty, to taki portfel zachowuje się dość podobnie, natomiast widzimy, że jest jeszcze większa różnica w stopie zwrotu między poszczególnymi jego wariantami. I tak naprawdę ciężko powiedzieć coś więcej niż to, że udział obligacji po prostu łagodzi zmienność i głębokość obsunięć portfela, ale zdecydowanie redukuje też długoterminową stopę zwrotu z inwestycji. I niektórzy właśnie mają wtedy taką tezę, żeby zainwestować w złoto zamiast obligacji, bo ono też zabezpiecza rzekomo, a daje wyższą stopę zwrotu, i to właśnie sprawdzimy w tym fragmencie. Jeszcze zanim to zrobimy pokażę Wam obsunięcia wartości portfela akcji i obligacji w zależności od składu. Tak naprawdę żeby taką względnie suchą stopą przejść przez większość kryzysów na giełdzie akcji wystarczyło do portfela dodać 40% obligacji. No to jest najprostszy wniosek, bo głębokości obsunięć są zredukowane właśnie do około 30% maksymalnie i nie musimy już tolerować spadków wartości naszego portfela wynoszących 50% Procent. I teraz co by się stało, gdybyśmy obligacje... Zastąpili złotem, czyli po prostu zamiast obligacji skarbowych USA 10-letnich kupujemy złoto. Niska korelacja akcji ze złotem faktycznie sprawia, że dodanie go do portfela między 40 a 60% znacząco obniża maksymalne obsunięcia wartości portfela. Jednakże, niezależnie od tego, ile złota dodasz do swojego portfela akcji, jego miara zmienności, czyli odchylenie standardowe, nigdy nie spadnie nawet tak jak dla portfela 70% akcji i 30% obligacji. Innymi słowy, wystarczy do akcji dorzucić 30% obligacji, by zredukować zmienność portfela tak, jak złoto nie dałoby rady w żadnej konfiguracji akcje plus złoto. Dodanie do portfela złota, takiej domieszki złota, jeżeli nie mamy obligacji, ma jednak pozytyw w postaci tego, że w niewielkim udziale faktycznie mało, prawie nie obniża długoterminowej stopy zwrotu z inwestycji przy jednorazowym zakupie, a jednak obniża Zmienność. I teraz pewnie wszyscy spytają, co to jest niewielki udział. No to to jest 20 lub 30%. Myślę, że taki sweet spot to też jest 30% złota i 70% akcji. Jak teraz spojrzymy na wykres dla inwestowania regularnego, no to gołym okiem widać, że zmienność tu jest znacznie wyższa niż dla obligacji, bo te wykresy są takie bardziej niestabilne i poszarpane. Czy dodawanie do portfela 100% akcji yy, złota, czyli na przykład 20% złota, ma jakiś sens? No szczerze. Nie sądzę, bo dorzucenie no z jednej strony widzimy nie obniża to znacząco stopy zwrotu, a redukuje zmienność, więc... Czemu by nie? Tylko pamiętajcie, to jest jednorazowa inwestycja. Jeżeli sprawdzamy z dopłatami, no to znacząco redukuje stopę zwrotu, co widać na wykresie, który pokazuje po tej tabeli, ponieważ w tym podcaście tabele dotyczą jednorazowej inwestycji, natomiast wykresy dotyczą regularnej. No jakbyśmy wzięli inwestycję regularną, no to okazuje się, że znacząco dość spada stopa zwrotu, jeżeli dodamy do portfela złoto. Natomiast zmienność się praktycznie nie zmienia, albo nawet rośnie, jak mamy za dużo złota. Nie mówiąc nawet o tym, że zmienność portfela przeliczanego do PLN, czyli tak jak my czymy nasze stopy zwrotu, zredukowałyby tak naprawdę dużo bardziej detaliczne obligacje skarbowe, przed COI albo EDO lub TOS, które przecież nie mogą nominalnie stracić w ujęciu PLN, także dodanie do portfela akcji złota działa dość nieprzewidywalnie nawet w kwestii obsunięć od szczytu, bo też widać, że gdybyśmy mieli złota za dużo, to nagle obsunięcia stają się może nie tyle głębsze, co częstsze i jakby dłuższe niż dla portfela samych akcji. Na przykład portfel 80% akcji 20% złota. Co prawda, miałby na ogół znacznie mniejsze obsunięcia, gdy na rynkach akcji byłoby niewesoło, ale efektem ubocznym dodania złota byłoby powstanie takich kanionów, takich dłuższych i głębszych obsunięć, na przykład te w okresie 1984-88 albo 96 2000 i ten fragment chciałbym podsumować tak, że zastąpienie obligacji skarbowych w portfelu akcji złotem nie spełnia oczekiwanej funkcji. Dość przypadkowo wpływa na wynik inwestycji. I w przeciwieństwie do obligacji, gdy złota dorzuci się za dużo, a przed 60% złota i 40% akcji, to zmienność zaczyna rosnąć w dość niekontrolowany sposób. Czego nie można oczywiście napisać o portfelu akcji i obligacji skarbowych. Dlatego, moim zdaniem, nie jest dobrym pomysłem zastąpienie obligacji skarbowych złotem, więc może powinniśmy do tematu podejść trochę inaczej i wdrożyć do niego samo złoto i obligacje. To jest taka ciekawa myśl, czyli wyrzućmy akcję teraz i zobaczmy co by się stało jakbyśmy akcje zastąpili złotem. To jest trochę szalone, bo pewnie się domyślacie, że to nie ma większego sensu, ale i tak chcę pokazać wyniki takiej analizy. Jeżeli spojrzymy na Portfele takie tworzone jednorazowo, że po prostu inwestujemy jednorazowo w roku 1971 no to czy oczywiście te portfele, no spektrum wyników to jest od 8,08% 80 dla 100% złota, do 6,25% dla 100% obligacji po prostu wyniki spadają w miarę dodawania obligacji, także to jest dość przewidywalne. Tylko pamiętajcie, że prawie nikt tak nie prowadzi portfela. Jeżeli chodzi o odchylenie standardowe, to oczywiście obligacje redukują to odchylenie. Dość wysokie dla złota, natomiast też jest taki ciekawy efekt, że dopiero pomieszanie dość dużej ilości złota z obligacjami przed 50 na 50 sprawia, że obsunięcia stają się dość płytkie, bo 21% same obligacje mają większe, czyli 27%. Także to, co chciałbym, żebyś zapamiętał po tej części, to jest to, że w zasadzie zmieszanie dowolnych nieskorelowanych aktywów, tak dość przypadkowo, ale najczęściej tak jest, że obniża te maksymalne obsunięcia, że jeżeli korelacja jest losowa, można powiedzieć, nie ma jej, to oczywiście jest duża szansa, że jak jedno będzie spadało, to drugie przynajmniej nie będzie. Spadało, w sensie traciło, dzięki czemu te głębokości obsunięć będą zwyczajnie niższe. Jeżeli sprawdzimy portfele z dopłatami, jakbyśmy co miesiąc inwestowali w tym okresie, to w ogóle robi się dość ironicznie, bo okazuje się, że stopa zwrotu tych różnych portfeli złota i obligacji jakoś znacząco się nie różni. Widać, że przez wiele, wiele lat, jak było to obsunięcie złota, to wygrywał portfel obligacji. Dość niedawno na prowadzenie wyszedł portfel ten zbudowany w 100% ze złota, ale tak naprawdę przez bardzo, bardzo długie lata. Obligacje wygrywały z portfelami, w których dominowało złoto, jeżeli mówimy o tych dopłatach regularnych. Jeżeli chodzi o portfel złota i obligacji, w zależności od składu i obsunięcia, no to znowu za dużo złota sprawia, że mamy takie długie, długie obsunięcia kapitału. Myślę, że takie zmieszanie złota z obligacjami miałoby jakikolwiek sens. Natomiast pytanie brzmi, po co to robić, skoro Brak akcji w portfelu jednak redukuje znacząco oczekiwaną stopę zwrotu i też sprawia, że ten portfel jest chyba mniej przewidywalny. Oczywiście portfel złota i obligacji wydaje się bezpieczniejszy, no bo i złoto, i obligacje kojarzą się, jeżeli to są obligacje skarbowe, takiego porządnego emitenta, kojarzą się z bezpieczeństwem i stabilnością, ale tak naprawdę szczerze taki portfel jest dla mnie trochę zbyt ekstremalny i nie rozumiem tak naprawdę go za bardzo, bo obniżamy znacząco oczekiwaną nam stopę zwrotu. No to może miks akcji obligacji i złota, bo skoro już wiemy, że złotem nie można do końca zastąpić ani akcji, ani obligacji w portfelu, bo efekty są dość przypadkowe, to może sprawdźmy teraz, czy warto wymienić część obligacji w portfelu na złoto. Czyli po prostu mieć akcję, trochę obligacji, trochę złota. Porównam teraz portfele 60-40, także 60% akcji i 40% między obligacjami a złotem w różnych proporcji w proporcjach co 5. Także dla inwestycji jednorazowej dorzucę trochę złota do portfela akcji. No i okazuje się, że to dorzucenie trochę złota dla inwestycji jednorazowej miało jak najbardziej sens. Tutaj optymalny jest portfel 60 30 10 przynajmniej dla mnie, ponieważ średnia roczna stopa zwrotu nawet rośnie wobec takiego obligacyjnego. Jest 95% wobec 940%. odklejenie standardowe jest bardzo podobne. Też jest właściwie trochę niższe, co ciekawe. 10 17%, wobec 10-22% i maksymalne obsunięcie kapitału jest właściwie takie samo. Więc podnosimy stopę zwrotu bez jakiegoś uszczerbku na parametrze. Zmienność. Oczywiście niektórzy powiedzą, że można by tego złota dodać jeszcze więcej i odchylenie standardowe jakoś znacząco by nie wzrosło, ale pamiętajcie, że to jest jednorazowa inwestycja. I teraz największa ironia tego portfela jest taka, że jak zobaczycie wykres regularnej inwestycji dla takich portfeli, to no cóż, jedyne co widać to to, że każdy z tych portfeli tak naprawdę zachował się bardzo podobnie, bo tutaj ważniejsze jest ważniejsze jest tak naprawdę nie posiadanie nie akcji, niż tego czy to są obligacje, czy złoto, bo tak naprawdę jak mamy 60 na 40 to głównie akcje sterują ruchem, zwłaszcza jak dopłacamy na bieżąco i tak naprawdę nie ma szczególnego znaczenia czy złoto do portfela dodamy i ile go dodamy. Żeby oczywiście być fair powiem, że ten ze złotem wygrał, bo długoterminowo złoto miało yy, no lepszą stopę zwrotu także 60-40 bez obligacji ze złotem wygrał ale miał dużo wyższą zmienność, bo 12% wobec 10% odchylenia standardowego jeżeli chodzi o obsunięcia, no to ponownie zastępowanie obligacji złotem, moim zdaniem, przynajmniej nie ma sensu, bo i tak głównie te obsunięcia wynikają z akcji, i tak naprawdę posiadanie nie akcji, czyli jakby ktoś posiadał gotówkę czy tam lokatę, to też by łagodziło to obsunięcia od szczytu. Sądzę, że portfel 6040 z domieszką złota w przedziale 10-15% może mieć ręce i nogi, ale pamiętaj, że należy tu uwzględnić także koszty równoważenia proporcji portfela, które mogłyby sprawić, że to granie warta świeczki, jeżeli mówimy o koncie opodatkowanym. Wspomniałem wcześniej o tym, że lata 1971 do 2000 nie były dla złota najlepsze, więc skrócę teraz okres analizy do 2000-2024, aby pokazać też czasy, w których złoto naprawdę błyszczy, bo się mówi często, nie wszystko złoto, co się świeci. No to tutaj sprawdzimy, czy złoto świeciło w tym okresie. Dorzucę też do tego miksu indeks KFA MLM, czyli Managed Futures, bo skoro już mamy coś nieskorelowanego z akcjami, to zobaczmy także Managed Futures, no bo tak naprawdę poszukujemy, tu czegoś, co złagodzi nam zmienność portfela akcji. Więc co porównujemy to złoto, indeks KFA MLM, czyli Managed Futures, S&P 500, MSCI World, czyli dwa indeks akcji oraz obligacje 10-letnie USA. Przy inwestycji jednorazowej w tym okresie złoto pobiło obydwa indeksy akcji, Managed Futures oraz obligacje, ponieważ złoto dało 9% rocznie średnio, Managed Futures 5,5%, SP 500 7,8%, MSCI World 6,7%, a obligacje 10 USA 3,8%. Odkrylenie standardowe najwyższe było dla złota i S&P 500, ale zbliżone trochę niższe dla Managed Futures oraz MSCI World i oczywiście najniższe do obligacji 10-letnich USA, bo tylko 7,5%. Także można powiedzieć, że odkrylenie standardowe było około dwa, dwukrotnie wyższe dla nieobligacji niż dla obligacji. Maksymalne obsunięcie od szczytu najlepsze dla Managed Futures i obligacji 10-letnich USA, tego się pewnie wszyscy spodziewali, dla złota 42%, około dla akcji 53%, bo zdarzył się ten fellerny rok 2020. 2008. W scenariuszu jednorazowej inwestycji w tych latach złoto więc zdecydowanie wygrywa, jeżeli ktoś by trafił na przeddzień kryzysu na rynkach akcji, zainwestował jednorazowo całą kwotę w złoto, to właśnie ta tabela mówi ile by zyskał, no i tutaj by wygrał właśnie na tym, że zainwestowałby. W złoto. No ale jak zwykle w inwestowaniu pewne rzeczy nie są tak intuicyjne i okazuje się, że jakbyśmy uśredniali, czyli kupowali co miesiąc, to nawet w okresie dobrym dla złota indeksy akcji, obydwa zresztą, by z nim wygrały. Dlaczego tak jest? Dlatego, że właśnie ta zmienność nie jest przyjacielem uśredniania. Po prostu wychodzi tak, że jak coś jest bardziej zmienne i ma dłuższe obsunięcia, to regularne inwestowanie w to wcale nie jest takie dobre, jak regularne inwestowanie w coś, co na ogół rośnie i czasami bardzo mocno. Straci. Dlatego w symulacji regularnego inwestowania złoto wygrywa dość długo, bo aż do 2015 roku, ale w 2016 wyprzedza indeks amerykańskich akcji SP 500. Dowodzi to tego, że im mniej zmienny instrument, tym lepiej dla inwestora i że przy regularnym inwestowaniu zmienność nie jest przyjacielem żadnego inwestora. No ale skoro już patrzymy na ten okres, to spójrzmy porządnie i zmieszajmy znowu te akcje z obligacjami i złotem od 2000 do 2024. Także ten portfel mieszany akcje, obligacji złoto, moim zdaniem najciekawszy z całej tej analizy i no jak to wygląda. Pewnie nikogo nie dziwi, że dla inwestycji jednorazowej najlepiej z portfeli 60-40 wypada portfel 60% akcji, 40% złota, a najgorzej ten, który ma 40% obligacji. Pod kątem stopy zwrotu oczywiście tak jest, ale optymalną zmienność Uzyskamy dopiero przy dołożeniu do takiego portfela przynajmniej 15% obligacji. Moim zdaniem, właśnie dokładnie 15% obligacji, czyli 60-25%. 15, Bo wtedy stopa zwrotu będzie no znacznie wyższa niż dla akcji i obligacji. Odchylenie standardowe będzie w zasadzie takie samo no prawie takie samo, bo 10,37% wobec 9,92%, jak dla samych obligacji. A obsunięcia od szczytu będą właściwie takie same. Regularne inwestowanie w portfelu o różnych wariantach pokazuje jednak, że przy uśrednianiu dość niewielkie znaczenie ma to, czy w portfelu są akcje, czy obligacje, czy złoto. Oczywiście złoto wypada tu lepiej od obligacji, bo już to. Dowiodłem, że miało wyższą stopę zwrotu w tym czasie, no ale ta zmienność, jakby gołym okiem widać, że ona jest tak naprawdę dość podobna dla wszystkich portfeli i nieco niższa dla portfeli obligacji. One ciążą w dół tym akcjom, przez co też redukują zmienność portfela. Co zatem najlepiej stabilizuje portfel akcji? Bo to jest chyba pytanie, które sobie zadajesz, skoro w ogóle słuchasz tego podcastu. Złoto jest najczęściej analizowane pod kątem bycia takim stabilizatorem portfela, więc konfrontujmy je na końcu z obligacjami oraz z Managed Futures w portfelu 6040 z regularnymi dopłatami. I zgodnie z teorią, moimi obserwacjami z podcastu o Managed Futures, to nie złoto ani obligacje, a właśnie Managed Futures w postaci indeksu KFA MLM najlepiej redukują zmienność portfela. Zgodnie z teorią, to, to chyba każdy się tego spodziewał. Też teraz podam parametry, żebyś dokładnie zrozumiał o co chodzi. Portfel 6040, akcje, obligacje to odchylenie standardowe około 10%, akcje i złoto to około 12%, a akcje managed futures to około 9,8%. Także podobne jak dla obligacji. Natomiast maksymalne obsunięcie dla akcji, obligacji 30%, dla złota 30, to też około 30%, troszkę więcej bo tam 30,6%, natomiast akcja manage futures 25,66%. Oczywiście gdybyśmy zmienili walutę porównania na PLN oraz uwzględnili tu polskie obligacje detaliczne, no to one by bezproblemowo zwyciężyły w tej konkurencji ograniczając zmienności portfela, więc nawet o tym nie... Znaczy, może powinienem o tym mówić więcej i częściej, ale to jest bezdyskusyjne, że polskie obligacje detaliczne tutaj złagodziłyby wahania portfela dużo bardziej niż zarówno obligacje amerykańskie dziesięcioletnie notowane na giełdzie, zarówno złoto jak i managed futures. Po prostu zrobiłyby to jeszcze lepiej. Czy warto inwestować w złoto? To jest tak naprawdę nie zliczę liczby razy, które otrzymałem to pytanie od was. Dzisiaj udowodniłem, że złoto nie jest dobrym stabilizatorem portfela. Ten szlachetny kruszec ma swoje dobre momenty, kiedy przez długie lata wygrywa z akcjami, jak widzicie, ale też jego mniej stabilna natura, te dłuższe obsunięcia kapitału sprawiają, że w scenariuszu średnia zakupów przegrywa z akcjami. A skoro przegrywa z akcjami i często ma większą zmienność od nich, to po co właściwie dodawacie do portfela inwestycyjnego? Myślę, że część z Was odpowie po to, żeby mieć coś innego od akcji obligacji. To niekoniecznie jest zła odpowiedź. To może właśnie mieć sens. To zresztą pokazałem, że te niektóre portfele mieszane, jeżeli nie przeszkadza komuś rebalancing, to są nawet ok, bo tak naprawdę dodają pozytywny aspekt do portfela, jeżeli zastępujemy część obligacji właśnie. Z złotem. Myślę, że dobrym pomysłem na kolejny podcast jest poszukanie najlepszego stabilizatora portfela w PLN, czyli weźmiemy pod uwagę złoto, obligacje różnego typu oraz indeksy Managed Futures. Przeliczymy wszystko na polskie złote i zobaczymy, co redukuje zmienność po polsku najlepiej. Jeżeli cię taki podcast interesuje, to oczywiście skomentuj, czy to jest na blogu, czy na YouTubie, bo tak naprawdę to jest dla mnie bardzo ważne. Jeżeli nie skomentujesz, to nie będę wiedział, czy taki podcast nagrywać. Drugi pomysł na podcast, taki dość oczywisty, to jest porównanie kupowania złota fizycznego, a przez ETC lub ETF. Jeżeli jest dostępne oczywiście. takie coś też może mieć sens, czyli bezpieczeństwo, koszty, podatki oczywiście, bo jak wiecie, jak trzymamy fizyczne złoto dłużej niż 6 miesięcy, to jesteśmy zwolnieni z tego podatku 19% dochodowego i tak dalej i tak dalej. także tę analizę chciałbym skończyć tylko w ten sposób, że dodanie złota do portfela akcji i obligacji jest dość no takie problematyczny i niedoznaczny i tak naprawdę odniesie niespodziewany efekt w przyszłości. Można to zrobić, można tego po prostu nie robić, moim zdaniem, dlatego złoto dla mnie jest bardzo opcjonalne. Jeżeli już to nie za dużo, bo tak naprawdę no po co, jak dodamy za dużo, to zwiększa się zmienność i sekcjami może nawet przegrać, no bo nikt nie gwarantuje, że będzie tak dobrze jak w ostatnich dwudziestu kilku latach. Pamiętaj, że w złych czasach dla akcji nie masz tak naprawdę żadnej gwarancji tego, że akurat złoto będzie radziło sobie lepiej. Nie musi ono ani pozytywnie reagować na krachy na rynkach akcji, ani zawsze pobijać inflacji. Dlatego do złota podszedłbym tak jak do innych klas aktywów alternatywnych, czyli no jakby niewielkiego dodatek do portfela jak najbardziej ok, zwłaszcza jeżeli w formie fizycznej monet bulionowych i ktoś chce po prostu w razie jakiegoś kryzysu mieć coś poza gotówką lub kontem w banku, które może nawet nie działać, ale bym powiedział, że za dużo dodania go do portfela powoduje dość niestabilne efekty. Mam nadzieję, że ten podcast się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście pamiętaj o możliwości subskrybowania mojego kanału, zostawienia tej łapki w górę oraz komentarza pod tym podcastem. Bardzo dziękuję za wysłuchanie, trzymajcie się do następnego i oczywiście liczę na opinie w kwestii pomysłów na wpisy. Cześć!